Niestety ustawodawca zapomniał o takiej drobnostce, jakie są zakłady budżetowe w administracji samorządowej. Po prostu zapomniał i w ustawie taka instytucja nie istnieje, nie ma jej. Ponieważ ustawa stwierdza, że gmina ma obowiązek zorganizować przetarg na odbiór odpadów komunalnych, a w przetargu nie może brać udziału jednostka budżetowa, która nie ma osobowości prawnej. W związku z tym, jak gdyby ustawodawca albo celowo, albo z niewiedzy nie przewidział możliwości udziału w przetargu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego. W związku z tym, dlatego była konieczność jak gdyby dopasowania się do tej kiepskiej ustawy i w przetargu wziął udział jako generalny wykonawca, wzięła udział KZB, a jako podwykonawcy została sporządzona umowa z Miejskim Zakładem Oczyszczenia. Dobra, Stasiu, proszę. Ja do pani mam pytanie, bo już trzeci miesiąc rozpoczęliście, prawda? Tą śmieć. Czy macie w pełni zapłacone za swoje wykonywane usługi? Wpływają pieniądze w całości? Nie ma jakichś zaległości w stosunku do waszej firmy? Chodzi o współpracę z miastem? Tak, tak, oczywiście. Dziękuję. Proszę państwa, jeśli chodzi o tą kwestię śmieci, to chyba żeśmy wyczerpali wiedzę, mamy taką, jaką mamy, dostaniemy jakieś tam sprawozdanie. Jeśli chodzi o ciągi komunikacyjne, pan burmistrz nam tu obiecał, że poinformuje nas i przedstawi, będzie się starał o uzyskanie tych, jak to się mówi, planów, projektów, żebyśmy naocznie zobaczyli i mogli uspokoić swoje sumienia i sumienia mieszkańców. Nie będziemy kręcili, tylko jak to się mówi, powiemy im, że na przykład ciąg komunikacyjny będzie zrobiony w takim i takim czasie. No, no niestety to, jak to się mówi, coraz więcej z nas porusza się samochodami, coraz więcej osób, tych, które chciałyby sobie usprawnić, chce się poruszać autobusami na terenie, no nie wiem, no miasta, no a teren miasta to jest po obu stronach rzeki. Te autobusy, rozkład tych kursów autobusów zaczyna zahaczać, jeden autobus zahacza za trzy kursy, bo zanim on przejedzie z osiedla do Modlina, czy do Modlina Twierdzy, no niestety, panie burmistrzu, ostatnio była to jedna godzina, to znaczy 60 minut. Z osiedla do Modlina 60 minut jechał autobus, co średnio pokonuje to w ciągu... Proszę? Po co tam jedziesz do tego Modlina? Przedłużymy leśną, Modlina idzie półtorej minuty. Przedłużymy leśną, panie przewodniczący, panie przewodniczący, i zrobimy most do pomiechu. Z drugiej strony dziwię się ludziom wracających z Warszawy, na przykład siódemką, czy jadących siódemką i kierujących się do Nowego Dworu i dalej czasami pomiechówek i w tamtą stronę Serocka, że wiedząc o tym, że tworzą się korki na ulicy Generała Tomy, jadą przez Nowy Most, przez Siódemkę i Modlin, tylko z upartością maniaka wjeżdżają tutaj i powodują zwiększenie się tego korku. Przyzwyczajenia. Ludzie, którzy jadąc nawet do Pomiechówka, dwa razy by szybciej pokonali pięć razy szybciej pokonaliby ten odcinek jadąc prosto, skręcając w Modlinie i wjeżdżałem do Pomiechówka, by pokonali to pięć razy szybciej. Nie z uporem maniaka jeżdżą tędy, gdzie niewskazane by było, panie burmistrzu, za zgodą zarządu, nie wiem, krajowego druga, napisać, pan chce powiedzieć, żeby napisać, znak zakazu. Uwaga, korki, nie, nie jest zakazu. Uwaga, korki, proponujemy objazd. Niestety nie uwzględniono naszego wniosku. Panie burmistrzu, to znaczy ja rozumiem, że nie słucha się głosu ludu. Dziękuję. I bardzo dobrze, bo dopiero byłby chaos. Głos ludu był trochę dalej. To znaczy wydawanie decyzji, panie burmistrzu, zza biurka
jest to zamierzchła przeszłość i ta przeszłość jest kontynuowana. Na, nie mówię o gminie, bo pan burmistrz się porusza tutaj po drogach, ale na przykład panowie z zarządu wojewódzkiego dróg autostrad, jakby to zwał, tych dróg ekspresowych, dziurawych, no podobne decyzje z zabiórka. Ja bym go raz przewiózł na przykład taką jedną trasą, gdzie bym musiał zapłacić za remont tego swojego nowego samochodu i by wtedy po prostu może te decyzje podjął. Jeszcze jedna taka rzecz. Panie burmistrzu, czy ten projekt tego, co tam kiedyś był przedstawiany z bezkolizyjnym wjazdem do Warszawy z Modyna, to my cały czas się opieramy na tym projekcie? Taki był projekt Ronda tam na skrzyżowaniu warszawskiej i Tomę i tego tutaj projektu. Tak, my cały czas się na tym opieramy, tak? No bo tym projektem byli w sposób wszyscy zachwyceni, wszyscy go, jak to się mówi, popierali. Oprócz chyba tych, jak to się mówi, najważniejszych. Dobra, czy jakieś jeszcze pytania są do pana burmistrza? Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć jeszcze... Jeszcze tu jest parę punktów. Tak, chodzi tu kolega Oleksiak, prosiłby o aktualną sytuację parku w Modlinie. Ja bym parę słów chciał usłyszeć o parku Wybickiego. Kto się opiekuje, kto zajmuje, jakie środki, kto się nim zajmuje? I jakie środki finansowe poszły za tym na utrzymanie tego parku? Pierwszy jest Park Wybickiego. Bardzo proszę. Jak już żeśmy w biurze rady rozmawiali, to informacja jest taka, iż opieką nad tym parkiem sprawuje Miejski Zakład Oczyszczania na podstawie stosownego porozumienia zawartego i stosownych pieniędzy. Nie ma jakichś dodatkowych opłat z tytułu samego parku. Tutaj jest w pytaniu, iż osoba odpowiedzialna opłacana ze środków unijnych. Nie ma takich dodatkowych środków unijnych na utrzymanie zieleni w tym parku. Natomiast jest zobowiązanie w umowie dotacyjnej, jest zobowiązane, że miasto taką osobę zatrudni. Z tego zobowiązania się wywiązujemy. Jest taka osoba, która została zatrudniona jeszcze chyba z Urzędu Pracy na pracę, ale tu się mogę mylić, nie wiem, interwencyjne czy publiczne. I taka osoba jest. Natomiast nie jest to związane jakby z dodatkową zupełnie opłatą. Mamy porozumienie stałe, które już funkcjonuje kilka, jak mniej więcej, lat. Dotyczy wszystkich parków. Jest to Park Wybickiego, Park przy Urzędzie Miasta i Park w Modlinie Twierdzy. I można powiedzieć, ile akurat kosztuje park. Może w tym momencie, panie burmistrzu, nie wiem, jak zadać to pytanie, ale no, jedna osoba, bo tu mówimy o jednej osobie, personalnie. W zobowiązaniu wobec jednostki finansującej jest, że mamy zatrudnić osobę do tego, ale my zatrudniamy tą osobę i w zakresie obowiązków ma wpisano, to natomiast jest to realizowane przez MZO jako zakład i nie sprawdzamy tego, czy to akurat ta osoba, generalnie tak. Nie, no, ale są to znaczy tak, dobrze, no, nie, tak. Ale, bo, można powiedzieć, a generalnie rzecz biorąc, to tak naprawdę w tym parku pracują trzy chyba osoby. Tak? To znaczy to w zależności od pracy. Bo trudno sobie wyobrazić, że jedna osoba będzie kosić, podlewać, zamiatać i tak dalej. Myć ławki. Każdy ma myć swoje... Ławki są myte, średnio dwa razy w tygodniu. W tej dobrze, chwili naprawdę pilnujemy tego dobrze, i tak, wcześniej również, ale... Ja tam już wracałem na to wcześniej. Panie burmistrzu, ja no, zgadzam się z tym, co tutaj pan powiedział, tylko że ja też widziałem te osoby, które tam, no, jak to się mnie nieśmiało podlewały na wniosek, nie wiem, mieszkańców, wuj, czy tam innych interwencji w trakcie suszy. Czy te osoby, które pracują tam w tym parku, mają no, wiedzę taką na przykład, że po 4 czy 5 dniach upału 30-stopniowych i po wyglądzie zieleni
trzeba natychmiast podlewać to? Już teraz mam. Aha, dobrze. Mam już odpowiedź. Jeszcze jest jedna taka rzecz. Czy też to jest... Zobaczcie, że już nie będzie takiej... Dobrze, ale mamy jeszcze przyszłe lata. Chciałbym zapytać jeszcze, czy pielęgnacja krzewów i drzew i wymiana tych, które, no nie wiem, uschły na wskutek suszy, złego zasadzenia, czy obszywania przez psy, kiedy to będzie uporządkowane? No już się zaczęły porządki, jak widać część krzewów, które niby uschły, okazało się, że jednak nie do końca uschły. Wracają do życia. Uratowały się jakimś cudem i są zielone. Nie wiem, jak to się stało. Może opatrzność nad nami czuje. Większość drzew jednak przeżyła i całe szczęście. Natomiast te, które uschły z różnych powodów oczywiście. No, pewnie kwestia też niesystematycznego podlewania rzeczywiście mogły usnąć. Natomiast nie jest to taka duża ilość, jak wydawało się to jeszcze 2-3 tygodnie temu. Tak, czy na bieżąco będą oczywiście te... Czego pan radny znowu nie rozumie? Ja nie rozumiem, pańską wypowiedź, jeśli to jest do mnie. A nie, to nie? Ale tak jest, zdarzyłem się. Drodzy państwo, powinniśmy tutaj rozmawiać ze świadomością, że najlepsza jest naturalna selekcja. Tak. Tak jak u cygan. Nic na siłę, tak jak i u ludzi. To tak jak u cygan. Natura wzmocni. Oczywiście, że tak. Dobrze. Tylko, że ta naturalna selekcja w jednym przypadku zdaje egzamin, a z drugiej strony budzi jakieś tam sprzeciwy u mieszkańców. I ja na przykład mówię, wie pan, gdyby pański pies nie sikał w te krzewy, to one by były bujniejsze. W ogóle a on mówi, że pana to jest naturalny środek. Bo nie ma swojego ogródka i nie wie. Nie, on do swojego ogródka go nie wpuści, bo on tam ma co mlinijko odmierzone, co 5 cm nasadzone kwiatki. I nie wolno psu wchodzić do ogródka. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, nie dziwiłbym się radnemu Oleksiakowi, bo jego kiedyś pies ugryzł. Ale dlaczego pan tak na taksy jedzie? Nie, też ugryzł pies. A to przepraszam. Nie, też większy pewnie.